Ej, kolego, pobujasz mnie? Proszę, weź mnie popchnij. Ten się kasą tam chwali, pa, ile ma robuxów? To ile gościu, tego jest? Ile hajsu ma? Dobra, wow. Dawaj, daj jednego robuxa. Pchaj mocniej, Janie, mocniej. Tak, 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 tak. Łooo, czekaj, bo za mocno, za mocno. Lecę, dobra, lecę do góry. Bujam się, wow. Dawaj, nie mogę, dawaj. Co jest? Zablokowałeś mnie, nie mogę do tyłu się kuźdać. Stoję w miejscu, co to za popsuta siuk? O, rozbiłem się, uwaga, uwaga. Za mocno, widzowie. O, kto, uwaga, kto zdąży minąć łapeczkę w górę? Ja wyskakujący z tej huźdawki, czy ty klikający łapeczkę za 3, 2, 1, klikaj łapeczkę, już. Ło, lecę, ale wyskoczyłem z huźdawki. Siemanko wszystkim, ja jestem SmySlow i nagrywam odcinki z Robloxa. Właśnie jakiś koleś chodzi tutaj z kamerką i on je nas nagrywa. A nie tak. Przed chwilą chwalił się, ile to ma kasy, nie? A teraz się chwali, jaką ma to kamerę najlepszą. I jeszcze ma takie te okularki, nie? Chłop bogaty. I koszulkę robloxową. Niech się podzieli, może napiszmy mu Dejno jednego robuxa pożyć. Dejno Robux. Ta, Dejno Robux. Wy widzowie, wy chcecie jednego? Subskrybujcie mój kanał. Lecimy po 100 tysięcy subików. Jeśli jesteś nowy, nowa, no to subskrybujcie z dzwonkiem, a ja sobie później sprawdzę, kto subskrybuje. Będę nagrywał odcinki z Robloxa codziennie z Mendim i z innymi kolegami, także oglądajcie, bądźcie. I może weź Mendy, co dzisiaj robimy? Czekaj. Cześć, stój. Czy ja tutaj widzę... ktoś się przebrał za Siren Head'a? Nie wytrzymię. Widzowie, patrz. W ogóle, co za okularki jakieś takie, nie wiem, to do samolotu, czy do helikoptera? To jest Siren Head? Ej, on mnie rozbawił. W ogóle jesteśmy, widzowie, teraz na Brookhaven. Ten gościu nie wiadomo, co robi. Ty, skacze ten Siren Head. Poczekaj, on ma chyba, on nie stać go na AirPodsy i chyba sobie wziął megafony. Megafony. Ej, on biega, jak się dziwacznie zachowuje. Co on robi? Lewo, prawo? O co chodzi tobie, Siren Headzie? Ja w ogóle nie wiem, no spotykamy, widzowie, tutaj randomów, po prostu ludzi, nie? I ktoś się najwidoczniej przebrał za Siren Head'a. Udaje go. XD, no nieźle. Co się kręci w kółko? Nie, może coś... Ale tego jeszcze nie widziałem takich rzeczy, żeby się przybrać za Siren Head'a. Ty, dalej może... coś robi. Co on pokazuje? Idziemy za nim? Tak z ciekawości? Ktoś gdzieś skacze, ale... O, chodźmy. Ej, Siren Head'zie! Słyszysz mnie? A on mnie słyszy, czy nie? Siren Head'zie? Chyba, nie wiem, ale coś... To... Ej, a mu odbija, on lewo-prawo cały czas nawala. A ten gościu też za nami chodzi. On gdzieś idzie. Wszyscy, no to chodźmy za nim. Co tyle się zrobiło? Dobra, idziemy, nie, idziemy. Bo oni też biegają, też są zainteresowani. Wszyscy. Tak, tak, no wszyscy patrzą na tego Siren Head'a. A ile ludzi jest, patrz, raz, dwa, trzy, cztery. Ty, patrz, odskakuje. Ty, gdzieś idzie, do góry. Co? Co? On tam chce wskoczyć. Widzisz to? Wszedł do środka. Dawaj, to jest jakieś sekretne miejsce, czy o co chodzi? No coś tam jest, coś tam jest, dobra, wchodzimy za nim, musimy... No to dawaj, tutaj trzeba wskoczyć. Czekaj. Ej, zwalił mnie, ten gościu się pcha jakiś. Za dużo wszyscy nas się pchają jest. Tu. O, jestem. Też dawaj. Jestem, nie jestem. Nie, prawie. Ej, czekaj. No spadłem, no gościu, nie spychaj mnie. O, wskoczyłem, o, dałem radę, jestem. Co to? Teraz inni próbują wskoczyć. Czy my wszyscy razem odgadujemy jakieś nowe sekrety na Brookhaven? Czy mi się zdaje? Patrz na to. Ale gdzie dalej? Mandy. No zobacz, co robi Siren Head. Tutaj wchodzić, czy co? Ja mam no czarno zobacz, wszystko. Patrz. Gdzie? A on tu wchodzi! Faktycznie też wszedłem! Jesteśmy gdzieś w środku! Ło, czarne miejsce! Świeci się... Ej, co jest? Przez ściany my przeszliśmy? Chłop też pisze jakieś co? Wszyscy w szoku. Co teraz, Mandy? No, zobacz, jaki malutki teraz jest. Co się z nim stało? Weź może tą... Przed chwilą był taki duży. W ogóle tu jest jakiś obrazek. No i co, mamy kliknąć? Tak, nie kliknąłem, wiem. Ale nie, coś mnie, inna. Albo tu jest jakiś ten, jeszcze nie wiem, jakiś, co to jest, słomka? Co dalej? Siren Head'zie! Co on robi? No wskakuje. Za szafę wszedł! O co tu chodzi? Jakiś Siren Head pokazuje nam tajemnicze miejsca. Nie LOL. No nieźle. Dobra, to czekaj, też tu wskoczę. On się pomniejszył? A rozumiem, też mamy się pomniejszyć. Okej, dobra, to klikam dobra, editor. Dobra, bo on się pomniejszył i wszedł za szafę. Dobra, to wchodzimy za szafę. Size, chodzę dobra, szafę. Też pomniejszyłem się. I teraz za szafę mamy iść. On coś trzyma w ogóle w rączce. Jakąś kartę? Jest za szafą. I co tu niebieską ma. Jak on fajnie wygląda w ogóle. To jest za szafą. Siren Head. No idę, wskakuję. Jestem za szafą. Mam coś. Kliknąłem. Jest tam coś? Wziąłem kartę niebieską. Która była skryta za tą szufladami. Dobra, też już mam. No i co? Idziemy teraz za nim, dalej. A ci ludzie nie ogarnęli chyba. Ale mamy kartę. Dobra, wychodzimy teraz stąd. Jest Siren Head'zie.
Teraz możemy chyba się powiększyć. Co teraz? O, powiększył się. Zróbmy to co on, powiększył się. Dobrze. Okej, dajemy na plusik. Tak jak byliśmy wcześniej. Mandy, ty to ogarniasz? Bo nie wiem, o co tu chodzi. Nie ogarniam, no ale tylko on o tym wiedział, więc no gdzieś na jakąś teraz... szafą? Czekaj, za ścianą? Nie? No idziemy. Co teraz? Sanhedzie! Ej! Gdzie nas prowadzi? Chodźmy w takim razie cały czas za nim. On będzie coś nam pokazywał. Dobra, biegnie, dawaj, szybciej. Szybciej. To mi wygląda na jakieś sekrety na Brookhaven. A o takich ja jeszcze w ogóle nie wiedziałem. Cześć, a oni tam za mną biegają? Nie. Też biegnie jakiś chłop za nami. Czyli... cały czas. Ściga nas. Zobacz, też ma kartę. Tak. Dobra, biegnijmy. Cześć, gdzie jest ten Sanhedzin? A po lewej. Dobra, za nim cały czas idziemy. Gdzieś nas prowadzi. A skok, okay. Dobra. Tu nie mamy, szkoda, że nie mamy autka, bo może by było szybciej. Dobra, ale idziemy, tutaj mamy skoczyć, dobrze. Dalej. Tutaj śledzimy go ruchy, dobra. No, to mega ciekawe dla mnie jest. Nie ogarniam, o co tu chodzi, ale nas zaprowadził do pomieszczenia. I pokazuje, kartą macha, że mamy włożyć, rozumiem. Okej, okay. Ja też, wkładam, dobra, wszedłem, jestem w środku. I teraz tutaj coś pokazuje. Mamy kliknąć to? Czekaj, klikam. Nie, nic się nie dzieje, Mandy, co mam zrobić tutaj? Bo klikam lewym, prawym. Kartę, nie masz ręce, dlatego nie możesz kliknąć. Co? Aha, tu już mam kartę. Jak ktoś coś mówi? Wpisz nick. Wpisz nick. Ale jak mam teraz kliknąć w to? Bo nie wiem. A dobra, już mam, dobra, mam. Wpisać swój nick. O nie, widzowie będą wiedzieli, jak się nazywam w Robloxie. No dobra. Dobra, widzowie, to możecie mi dodać w takim razie. Smile slow kuku, to jest mój nick w Robloxie. Okej, wpisałem go. Password zaakceptowało, działa. Co teraz? Ty, to teraz kliknij na tą dźwignię, tak? Na tą dźwignię czerwoną, dobra. Bo tu... O, włączyłem, jest zielona! Co tu się stało? Co tu się stanęło? Ty, włączyliśmy coś. W ogóle temperatura stabilna, o co tu chodzi? Wow! Ile ludzi przyszło w ogóle? To gdzie dalej? Oni biegają te za nami? Jak się tu wydostać? Dobra, biegnijmy. Gdzie jest ten Sirenhead? Wszyscy wychodzą. Autem, pa, limuzyną podjechał! To nieźle. Ale czemu to w ogóle jest tak teraz noc? Ja chciałbym dzień. Możesz tu zrobić, Mandy? Żeby było słoneczko już? No nie da rady. Tak. Nie. Mamy trzecią w nocy. Jeszcze jest 3-4 godzinki, będzie widno. Dobra, biegnijmy dalej za tym Sirenheadem. No ja nie wierzę w to. Ktoś się przebrał za tego Sirena i pokazuje nam jakieś tajemnicze miejsca. Nie ogarnąłem z tą kartą, ale zrobiliśmy kontrolkę. Idziemy teraz dalej za nim. Mandy, ta. Ile osób biegnie, ten sobie jedzie na desce. W ogóle jakoś ten. Wszyscy są ciekawi, no tak samo. Prawa po sekretu. Ty w ogóle chcesz tak biec cały czas za nim? No, a to oczywiście, jak nam pokazuje takie rzeczy. Znaczy, pokazuje bardzo chętnie. Ja się boję, że zaraz pokażę jakąś pułapkę. Biegnę. No i będzie po nas. To też może tak być. Ale to w końcu jest jakiś przejazny Sirenhead. No, ja widzowie totalnie nie ogarniam, kto to jest. I co może... Czekaj, tutaj on wszedł, czy gdzie? Nie, na zewnątrz. A, ja się zgubiłem. Tak, tu, nie za tym. Tu jest, dużo ludzi skaczę. Za nami biega. Zostawcie nas. A, papa, żegnam się z wami. Trzech, oni też są ciekawi, nie? Co on robi? Tu, pokazuje. A, mamy tu wejść. Rozumiem, skocz na to. Dobra. No nie, wszyscy się nas pchają. Oni też idą za Sirenheadem. Wszyscy idą za Sirenheadem. No dajcie mi skończyć, ja chcę pierwszy. No, wybił mnie. Dawaj. Nie, no. Nie potrafię. O, jestem, dobra, o, jest, potrafię. Dobra, brawo, udało się. Mamy jakieś przejście ze strony góry. Okej, jakiś strych, coś opuszczone. Jak tu wygląda. To może, o, tu mieszka może. Dawno nie było w ogóle sprzątane. Mamy gościa, który tu leży. Co to były, jakieś eksperymenty odbywane? I że koleś jakiś siedzi? On się schyla. Patrzcie, co on robi. Leży sobie. Położył się tutaj. A to my może też mamy się tak położyć? A jak się kładzie, bo jestem nubkiem i nie wiem. Wybrałem wasz emotki i musiałbym wziąć ten. A, emotkę bym musiał. Chyba, że czekaj, my mamy może pod spód zajrzeć czy coś. A jakby kamerą wjechać? Czekaj, kamerą. Od coś dołu. Tam jest, to się świeci. Ja nie tam. Muszę się kłaść w ogóle. Widziałem jakąś kontrolkę. Zielona się pali. Coś tam po prawej. Świeci, no. O, teraz widzę, widzowie, spójrzcie, jest po prawej. Idealnie, mam. Świeci się na zielono. Czekaj, ta sama kontrolka świeciła się w budynku, gdzie tam była chyba jakaś elektrownia. Ja zmieniłem kolor tutaj. Aha. No nieźle. To jakiś był sekret. On to próbuje rozbić, patrz. Wiedzieliście, widzowie, o tym? No, ta, z tej siekiery nawala. Ale chyba to nie pójdzie. Co się dzieje, nie? To coś pokazuje. Mamy dalej iść za nim. Ale tam nic nie pisze. Okej, chodźmy.
To jest bardzo śmieszne, ale zarazem ciekawe, nie? Jakiś chłop tak się przebiera, wygląda jak serhet, chce go udawać, ale pokazuje nam sekretne miejsce takie tajemnicze. Dobra, chodźmy dalej za nim. Tu, Bendy, ty jesteś tym wózkiem? Co to było? Nie, to nie ja. Jakieś dziwne rzeczy tu mają. Biegnę za serhetem, nie mogę go zgubić, bo on się oddala ode mnie, wiesz? Nie mam czasu na zatrzymywanie się jakieś. Mandy, przyspiesz kroka szybciej. Dawaj, dawaj. Dobra, biegnę. Biegniemy za nim, biegniemy. Jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej. Może jakieś wyjście jest z tego brukawan, albo jakaś teleportacja, albo... Oaj, wywaliłem się! To przez niego! Co on się zrobił? No nie wiem, no. Dawaj. Kościu! Dawaj, weź mnie podnieś, proszę. Na plecery mnie się przewaliłem. No nie, jak uśmiechnięty teraz... jestem, nie? Nawet jak się wywaliłem, to i tak się z tego cieszę. XD. Dobra. Dalej jestem uśmiechnięty. O nie! Dobra, spróbuję wstać. O, wstałem. To wszystko kurwa. Przez tych ludzi, no, którzy nas tutaj na tym bruk kamienie. Ej, jeszcze cały czas wydarzy. Dla twoich widzów. O, może autko. Smile. Chodzimy? Ta, to są widzowie. Pa, jestem patrz. W środku. Ale patrz teraz na to. O nie. Z kim siadek? To chyba nie... Zaraz, proszę. Ktoś pokazuje lajka. Ojeju. Ja? Widzowie tak. A to ty jesteś chyba. A, to ty. Like, widzowie, łapkujcie, wbijamy tu 5000 łapeczek, także pamiętajcie, like, czyli łapka w górę. O, coś na tablicy jest, Siren Head on ma. Ło, rozumiem. On teraz prowadzi z tabliczką, że Siren... Że on jest tym właśnie, on chce pokazać, że on Siren Head wielki. Tak. O, rozumiem, biegnijmy za nim. Oni mi tu hałasują tymi strautami swoimi, no i patrz, jak na zło, siedzie za nami, no. Co za gościu? Uciekamy przed nimi. Za Sirenem. Tam kolejne autko, se ktoś jedzie. Kolejne iku, ile ty ale czemu i za nami muszą, no? Zostawcie nas! My tu sobie nagrywamy odcinek o Siren Headzie, a wy chodzicie cały czas za nami, no? Nie wytrzymię. Weź! O, gdzieś skręcił lewo, koło domku. O, ej, coś mnie zabrał w aucie! Co to jest? Zabrał cię! Siadłem u góry! Co to za rzeczy takie się dzieją, że ktoś może mnie porywać, no? Ja nie chcę. Nie, no porywają Smile'a, to nie, no widzowie muszę. Ja tylko za Sirenem idę, za nikim więcej. A gdzieś nas prowadzi na zewnątrz. Iść za domy, okej, okay, ale w ogóle... Wow. To co jest? Zobacz, to tu jest, Smile, wyłaź, patrz. Gdzie? Wejście? Co? Aj! No nieźle! Jesteśmy gdzieś w środku! Jesteśmy pod całym miastem! A rozumiem, ja tu da radę wejść nawet pod tego? No nieźle! Jeszcze ten nawala zbroi uważaj, do nas, no! Uważaj, to jest małe. Jakie to kozackie! To jest przepaść! Ja, co się stanie, jak tu tutaj wskoczę? O! Nie! Gdzieś lecę, nie! Wypadłem z brukhamem! O lol! Nie widzę siebie! Ratunku! Wyrzuciłem je poza miasto! O, zespiłem się gdzieś! Z powrotem! Skoczcie też! Ej, oni za mną skoczyli w ogóle i też się pojawili! Co się dzieje? Czemu oni robią wszystko to samo co ja? Ale Senhet pokazuje nam sekrety. Wow! Ktoś napisał, Smile to najlepszy youtuber. Ojeju, dziękuję. Jeszcze lajka mi wysłał, łapeczkę w górę. Ale to miłe z twojej strony, jakiś widz. O, dzięki, piąteczka, ziom. O, oni nawet mnie kojarzą, że nagrywam. Juhu! A ten dalej, Sern. Pokazane. Próbuję na dół do Serena. Serenie, prowadź nas, ty! Halo, okularki! Jak on wygląda tak strasznie, nie? Na z bliska. Czekaj, gdzieś mamy znowu biegnąć. Pokazuję lewo i prawo. Chodźmy, ale mamy ekipę, nie? Strasznie dużo. O, ktoś napisał do mnie. Smile, dodasz mnie do friends? Na razie, no nie wiem, może kogoś dodam. Napiszcie widzowie w komentarzu pod tym filmem, kto by chciał być moim znajomym, ale dodaję tylko subskrybentów i ludzi, którzy łapkują. O, i subskrybują też kanał Mendiego. Także, dawajcie. O, znowu gdzieś idzie. A ci jeżdżą hulajnogą elektryczną. Dalej za nami biegają, nie? No nie przestają. Się zebrała. My tu już jesteśmy z, nie wiem, z 15 minut. Oni cały czas bez przerwy biegają za nami. No. Dobra, co za widzowie? Chyba... Co tu się pojawiło? Nie było tutaj nic. Halo, był płaski teren. O co chodzi? Czekaj, mogę wejść do środka? Tak, mogę. Blokują drzwi w ogóle wszystko. Mandy, ale jak to się pojawiło? On coś zrobił, ten Sirenhead pojawił tak, ten dom? Tak, on se pojawił swój chyba dom. Czekaj, on jakieś tańce znowu robi przy łóżku, może lepiej nie podchodźmy. Tylko, że on to postawił sekundę, jak on to zrobił w ogóle? Dom Sirenheada? What? Dom Sirenheada? W ogóle, gdzie teraz ciekawe. Możemy wchodzić? Bo nie ogarniam teraz, co zrobić, bo tu jest strasznie ciemno. Tu jest, patrz. O, Sirenhead idzie tędy, jedę za nim. On się tu kręci coś. Coś z łóżkiem. Można wejść pod łóżko! Jaką ma skrytkę! Bazę pod łóczkiem. No nieźle! On czyta książki? Ta i czyta coś jeszcze! Jak to wygląda z tymi okularkami, ne? Patrz! Ej, oni nie weszli, nie ogarnęli! Nie ma ich! Nie ma tych, więc skupiliśmy widzów! No! Aha! Jakie to jest sekretne! Nie ogarnęli w ogóle, że tu weszliśmy, pewnie nas szukają u góry, a my jesteśmy na dole! O, nie, już znalazł! Aj. Nie, to już znalazł! Aj, ogarnął! Ale i tak, było nas więcej, a teraz jest ta czwórka, nie?
No, przez przypadek. I mamy książkę teraz, o, możesz sobie kliknąć, czytać. Kozackie te sekrety, widzowie, jeśli chcecie więcej, no to łapkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, a zrobimy taki drugi odcinek. Co się stało? O, on już się położył. Co się stało z tobą, ziom? Ojeju. A, dobra. Ty, co on robi? Tańczy, macha do mnie. Coś znowu chce nam pokazać, nie, no ale to już będzie w następnym odcinku. Także pamiętajcie, wbijajcie też na kanał do Mendiego. Wszystkie linki macie w opisie, możecie dać mnie na Facebooku, na Instagramie. Zobaczyć moje zdjęcia, zaobserwować, wpadajcie Facebook i Instagram. Kto wbije na mój profil, to też wpadę na wasz. I zobaczcie dwa ostatnie filmiki, które już nagrałem wcześniej z Robloxa. Odcinki będą codziennie, także obserwujcie, oglądajcie mój kanał. Pamiętajcie o mnie, SmileSlow i Mendy. Kliknijcie w jakiś po prawej, po lewej, bo ten odcinek już się kończy. 5, 4, 3... 2 klika już, 1 go!